Cześć, nazywam się Darek i w trakcie dzisiejszego filmu przedstawię Ci zalety aplikacji HagerReady, która znacznie uprości Twoją działalność w dziedzinie instalacji elektrycznych. Dzięki dobrze przemyślanym funkcjonalnościom obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna i zajmuje bardzo mało Twojego cennego czasu. Pomimo swojej prostoty obsługi, obszar stosowania w dziedzinie instalacji elektrycznych jest bardzo szeroki. Nasza przygoda z HagerReady może się rozpocząć już w trakcie bardzo wstępnych rozmów z klientem. Czy aplikacja, która ma służyć z założenia do projektowania rozdzielnic mieszkaniowych, może się przydać w takim momencie? Oczywiście, że tak. Każdą swoją dotychczasową pracę lub projekt przechowujesz na naszym serwerze i w dowolnej chwili możesz zaprezentować efekty swojej pracy swoim potencjalnym klientom. Funkcjonalność Showroom pozwala zarówno na skorzystanie z naszych firmowych publikacji przygotowanych przez profesjonalnych autorów, jak również możesz bezpośrednio pochwalić się fotografiami ze swoich własnych realizacji. Po obejrzeniu Twojego portfolio każdy potencjalny klient doceni Twoje doświadczenie, estetykę wykonania czy kulturę techniczną. A to wszystko na ekranie telefonu, tabletu, bez noszenia opasłych wydawnictw. Kolejny etap prac to sporządzenie wstępnego projektu rozdzielnicy elektrycznej w oparciu o oczekiwania klienta i charakterystykę obiektu budowlanego. Kiedyś musiałeś wszystko notować w notatniku, a od rozpoczęcia tego etapu do finału dzieliły Cię długie godziny ślęczenia nad oprogramowaniem, nad arkuszem kalkulacyjnym, czy też cennikami, czy katalogami. Dzięki aplikacji HagerReady wstępny etap projektu wraz z jego ogólną walidacją i wyceną materiałów możesz zrealizować w trakcie pierwszych ustaleń z inwestorem, jeszcze podczas wizji lokalnej na budowie. Trudno w to uwierzyć, a jednak. Dzięki dostępnej opcji automatycznego wyboru zabezpieczeń, dobranych wstępnie do wymagań danego obwodu, Twoja praca sprowadza się do wskazania liczby oczekiwanych obwodów. Reszta dzieje się automatycznie. Aplikacja opiera swój dobór zabezpieczeń w oparciu o predefiniowane wartości i metodykę opracowaną przez naszych specjalistów. Oczywiście na każdym etapie możesz dostosować parametry zabezpieczeń. Dostępna jest też w pełni manualna metoda doboru zabezpieczeń. Niejako w tle weryfikowana jest poprawność tworzonej rozdzielnicy względem wymagań i obowiązujących norm. Już na tym etapie możesz wygenerować zestawienie materiałów, wstępną wycenę czy przybliżony projekt. Co więcej, w dowolnym momencie możesz nanosić zmiany i uaktualnienia. Nie musisz nawet pamiętać o zapisywaniu kopii. Każdorazowe zatwierdzenie zmian skutkuje aktualizacją dokumentacji projektu w chmurze. Jak się okaże, ma to swoje rozliczne zalety. W praktyce oznacza to, że już po kilkunastu minutach możesz przedstawić klientowi wstępną wycenę w oparciu o projekt, a nie o dane wyssane z palca. Klient z pewnością potraktuje to jako przejaw Twojego profesjonalizmu, a Ty nie narazisz się na poważny błąd w kalkulacji. Oczywiście nie zamykasz projektu w tym momencie, ale to już dobra baza do dalszego jego dopracowywania. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że klienci zmieniają zdanie, pojawiają się nowe pomysły i oczekiwania. Niewielkim nakładem pracy modyfikujesz poprzednią wersję projektu i już jesteś na bieżąco. Do następnej serii życzeń klienta. Kto z nas tego nie zna? Ale załóżmy, że etap uzgodnień mamy już za sobą. Teraz czas na pracę zespołową. Potrzebne zestawienie dla handlowca w hurtowni? 3 kliknięcia i po temacie. Dokumentacja z widokami elewacji i schematem połączeń dla ludzi zajmujących się prefabrykacją? Chwila, moment i wskazani współpracownicy mają już dostęp do projektu w swojej aplikacji. Zastanawiasz się, czy Twoja drukarka do etykiet jest naładowana i masz zapas tasiemek? No i ta wizja mozolnego wklepywania opisów do etykiet. Zupełnie niepotrzebnie się tym martwisz. Przecież podczas tworzenia projektu ponazywałeś wszystkie obwody, a program dobrał numerację elementów do schematu ideowego. No ale numeracja trochę się rozjechała w trakcie modyfikowania projektu. Nie ma z tym żadnego problemu. Ponowne numerowanie automatyczne wprowadzi ład i porządek, a teraz kilka kliknięć i arkusz etykiet jest gotowy do wydruku. Macie rację, w wielu przypadkach w tym momencie ostatni rzut oka na rozdzielnicę. Zawołalibyście klienta, objaśnili podstawowe zasady działania, zainkasowalibyście umówioną kwotę i... No właśnie,
trochę na bakier z profesjonalizmem, nieprawda? Jako profesjonalny instalator, który rzetelnie podchodzi do swojego fachu, przed oddaniem do użytkowania weryfikujesz zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją techniczną, wykonujesz pomiary, sporządzasz dokumentację powykonawczą. No dobra, ale to zajmuje czas. Na szczęście z aplikacją Hager Ready to nie są czasochłonne zajęcia. Zawsze aktualna dokumentacja jest dla Ciebie dostępna za pośrednictwem telefonu lub tabletu. Nawet jeśli niemal w ostatniej chwili zauważysz zmianę wprowadzoną już na budowie, bo klient tak sobie zażyczył, nasz klient, nasz pan. Wprowadzasz poprawkę i wszystko gra. No i teraz dokumentacja powykonawcza. Znowu kilka kliknięć i plik PDF jest już dostępny. Najbardziej czasochłonna czynność na tym etapie to zbindowanie tego pliku kartek. Zbindowane no to podpisy, pieczątki i na spotkanie z inspektorem nadzoru. Już witasz się z gąską, czyli z pozytywną opinią odbioru technicznego, kiedy pada sakramentalne pytanie o jakiś parametr techniczny, jakiegoś zastosowanego elementu. Jest lekki stresik, a w głowie pustka. Spokojnie, masz w kieszeni telefon z aplikacją Hager Ready, a w niej katalog, który daje Ci dostęp do kart katalogowych, instrukcji, deklaracji i certyfikatów dedykowanych do poszczególnych urządzeń. Czy to już koniec przygody z Hager Ready na tym obiekcie? Zdecydowanie nie. Jako profesjonalista nie zapominasz o swoich klientach i zapewniasz im obsługę po zakończeniu instalacji. Jesteś gotów do prowadzenia okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów, a także ewentualnie do usunięcia usterki. I to wszystko w oparciu o dokumentację techniczną i fotograficzną, której najbardziej aktualna wersja jest dostępna na Twoim telefonie. Nawet wiele tygodni po zakończeniu Twoich prac możesz spodziewać się telefonu od inwestora, który obawia się przed wywierceniem otworu pod kołem. No ale Ty masz dokumentację fotograficzną i wiesz, gdzie można wykonać taki otwór. Ostatecznie jesteś godnym zaufania profesjonalistą. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie mojej krótkiej opowieści o aplikacji Hager Ready. To dopiero początek naszej znajomości w tym temacie. W kolejnych filmach z tej serii omówię na przykładach konkretne realizacje, rozwieję wątpliwości i odpowiem na Wasze pytania.